jak pierwszy raz trafiłem na ulicę, nie potrafiłem przełknąć, żeby poprosić o coś. Mnie było bardzo wstyd, ale kiedy ten wstyd trafił do mojej kieszeni, nie ma wstydu. Czasami się zastanawiam, co ja tu robię. Czy to ma sens, czy to ma cel. Czasami to przeraża. Mam przyjaciół, ale zdarzają się też i czarne owce w stadzie. Cwaniaki, złodzieje. Naprawdę, jest bez sensu. To jest taki sam dzień jak każdy. ...46-letni Tomasz ze Swarzędza pod Poznaniem przyjechał do Anglii w 2012 roku. Po 3 latach znalazł się na ulicy. No, pracowałem w fabrykach, fabryka okien, wykładziny, też byłem w Irlandii 2 lata, gdzie miałem naprawdę najlepszy okres swojego życia. Zarabiałem w tydzień więcej niż w Polsce w miesiąc. Wtedy nie piłem, byłem po terapii odwykowej, 5 lat nie piłem. I to był najszczęśliwszy czas w moim życiu. Najszczęśliwszy, tak. A masz rodzinę w Polsce? Tak naprawdę to nie wiem, bo nie utrzymuję kontaktu z ojcem. I do końca nie wiem, czy ojciec żyje, czy nie, bo nie utrzymujemy kontaktów już od sporego czasu, no, 8 lat na pewno. Nie miałem pracy, miałem kuzyna w Cardiff. Też mnie zaprosił do Cardiff, tam pracowałem 7 miesięcy, wróciłem z powrotem do Polski. I mój związek niestety się uległ rozpadowi z kobietą, którą no, moją miłością największą mojego życia. Także. Spotkałem takiego gościa, który zaproponował mi wyjazd do Birmingham, do fabryki owoców i warzyw. Zaproponował mi dobrą stawkę. Zgodziłem się. Pojechałem do miasta Birmingham, gdzie odebrał mnie polski cygan. Czyli wszystko to, co mówił ten człowiek, było kłamstwem i oszustwem. A ja trafiłem niestety jako niewolnik do pracy. Pracowałem i na farmach, i w fabryce ciastek, gdzie dostawałem dosłownie na tydzień może 20 funtów. A on zgarniał całą pulę pieniędzy. Zabraliście dokumenty wtedy? Kartę bankomatową, paszport, ale odzyskałem ten paszport. I odszedłem. Odszedłem. Po 3 miesiącach powiedziałem, że nie będę już więcej u niego pracował i odszedłem. Ja to jeszcze miałem dobrze, bo są ludzie, którzy byli bici, tak? Nawet po niektórych lat ginął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Tomaszowi pomogła organizacja Midnight Heart z Birmingham, która przewiozła go do Manchesteru. Przewieźli mnie na Wally Ranch, to jest taka dzielnica Manchesteru. Po 2 latach bycia tam uległem wypadkowi, oczywiście przez alkohol. Spadłem ze schodów. 4 żebra miałem przybite i jedno żebro przybiło śledzione. Teraz dochodzi do przemocy fizycznej. Z knajpy wychodzi paru Anglików podpitych. Wystawały mojemu koledze, bo to też Polak, Tomasz. Miał nogi wystawione na chodniku. Stanął, po prostu mu skoczył na kostkę i złamał mu kostkę, tak. Czyli pogarda po prostu. Pogarda dla bezdomnych, tak. Mam kolegę, Słowaka, gdzie został uderzony butelką w głowę, stracił przytomność i trafił do szpitala, bo siedział na ich miejscu. Także zdarzają jest się... Jest taka walka po prostu, tak, o te miejsca. Zdarzają się właśnie sceny agresji i to niejednokrotnie. Polaków gonią. Policja staje, mówi, wyjść, nie możesz siedzieć. Anglików nie ruszają, czyli taka troszkę dyskryminacja chronią jest. Tak. Najlepsze miejsca są na Deansgate, to są, gdzie są puby.
szczególnie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, gdzie jest największy utarg, największe pieniądze można zarobić. A z czego żyjesz teraz, Tomku? Żyję z tego, co mi ludzie dadzą. Miasto Manchester jest jedynym miastem tu w Anglii, który jest bardzo, bardzo przychylny ludziom bezdomnym, czyli homelessom. Jest mnóstwo organizacji, jest mnóstwo racji, które pomagają na ulicy. Dają jedzenie, dają buty, spodnie. Wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do życia. Oprócz pieniędzy, wiadomo. A gdzie śpisz w takim razie? Gdzie mieszkasz? W tym momencie mieszkam na squacie. Razem z angielskimi aktywistami. Czyli takim okupowanym domu, zajętym domu. Tak. Okupują budynek, barykadują się i nie wychodzą, dopóki ich nie wyrzucą. Półmilionowy Manchester to kolebka rewolucji industrialnej i jeden z największych ośrodków przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Jednak drastyczny wzrost cen mieszkań lub ich wynajmu, cięcia zasiłków socjalnych i zwykłe ludzkie problemy, takie jak choroby psychiczne i uzależnienia, sprawiają, że z roku na rok zwiększa się liczba osób bezdomnych. Szacuje się, że ponad 3000 osób nie ma dachu nad głową. Około 10% z nich to Polacy. Co oznacza być bezdomnym Polakiem tu w Manchesterze dla ciebie? To jest ciężki kawałek chleba, to nie jest tak, to można mówić godzinami, ale chcą niestety się pozbyć Polaków. Byłem naocznym świadkiem, gdzie deportowali mnóstwo już Polaków za to, że byli bezdomnymi, mieszkali pod namiotami. Przyjeżdżała policja o 5 rano, pakowała ich i już ich nie ma. Na przykład teraz bym leżał pijany tutaj, policja mnie niestety musi interweniować, to mam na 200% mam deport. Także muszę być ostrożny, muszę być czujny, muszę być trzeźwy i muszę uważać na to, co robię. Ile jesteś w stanie uzbierać od ludzi datków? Zależy, jaki dzień. Na weekendy na pewno można nawet do 70 funtów, ale to trzeba posiedzieć całą noc. Podchodzę do klienta i proszę o jakiś tam datek, mówiąc, że jestem bezdomny i żyję na ulicy. Naprawdę dają. Czy to będzie funt, czy to będzie 50 pensów, czy to będzie 2 funty, czy to będzie funt. Zawsze ktoś coś rzuci. Dlaczego nie mógłbyś pracować? Chciałbyś pracować, czy nie możesz? Dlaczego nie pracujesz? Mógłbym pracować, tylko niestety moje całe życie niszczy alkohol. Wszystko, co straciłem, wszystko, co zniszczyłem, to przez to, że piłem. Tak samo tutaj miałem też dobre chwile i gdybym nie pił, mógłbym dalej sobie żyć swobodnie, bezstresowo. No niestety alkohol w moim życiu wyrządził mi bardzo dużą krzywdę. Generalnie to sam siebie krzywdzę, tak? No, jestem niestety alkoholikiem i ja się do tego przyznaję już od młodzieńczych lat. Uczyłem się wielokrotnie, miałem jedną wszywkę, czyli tabletki wszyte Esperal. Drugą nie pomogło. Pierwsza terapia dochodząca. Nie piłem pół roku. No i druga terapia już w szpitalu zamkniętym, w której byłem 2 miesiące. Po szpitalu odwykowym. Nie piłem 5 bitych lat. 5 lat. To spory sukces, nie? Dla mnie ogromny. Wróciłeś po tych 5 latach? No niestety, to jest silniejsze ode mnie. Na dzień dzisiejszy jestem trzeźwy, nie piję już parę dni. I zobaczymy, co będzie dalej. Tomek, czy ty jesteś pogodzony ze swoją sytuacją? Oczywiście, że nie. Chciałbym zmienić. I widzisz, że jest szansa jakaś? Czy... Tak, nie pijąc alkohol, tak. Oczywiście, bo ten angielski jako tako rozumiem, dogaduję się, nie ma problemu z komunikacją i potrafimy sobie znaleźć pracę, ale przeszkadza w tym niestety alkohol, który mnie gubi. Tęsknię za domem, który miałem przez 13 lat.
dom, czyli kobieta, wspólne ognisko domowe. Za tym tęsknię najbardziej i nieraz jak kładę się spać, to no nie ukrywajmy, facet, który nie płacze, to nie jest facet, tak? Łzy mi niestety lecą, no to jest nieuniknione. Wyobrażasz sobie powrót do Polski? Na razie nie. Na razie nie, bo nie mam do czego wrócić i bez sensu. Z czego czerpiesz w takim razie nadzieję? To, żeby wstać następnego dnia, żeby jakoś funkcjonować? Czasami, szczerze powiem, czasami nie mam się. Czasami jestem tak zrezygnowany, że mi się nie chce żyć, naprawdę, ale... Ale do tego czasami, nie wiem, czy to, jak to nazwać, to jest depresja, czy nie, ale nie jestem dosyć. Ale mam tą nadzieję, że przestanę pić, wezmę się w garść, ktoś mnie kopnie solidnie w tyłek i ruszę do przodu. Taką mam nadzieję.